Dzień dobry Państwu. To pierwsza godzina zero. Nie do końca takie jak będą te godziny zero, bo nie na żywo. Ale za to z wyjątkowym gościem zapraszamy na rozmowę z prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie w Pałacu Prezydenckim. Panie prezydencie, na początek muszę powiedzieć, że mam trochę do Pana pretensje. Mam pretensje polegające na tym, że my się musimy tłumaczyć z tego wywiadu. Doszło do takich, do takiej atmosfery w Polsce, wewnętrznych konfliktów, podziałów. No i trochę też Pana obóz, przeciwny obóz, wszyscy są za to wspólnie odpowiedzialni, że dzisiaj wywiad z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, co powinno być wielkim wow, jest jakimś obciążeniem wizerunkowym. Ludzie mówią, naprawdę? Po co? Dlaczego? Będziecie już mieli łatkę przypiętą. Ten człowiek przyjmował w pałacu skazanych przestępców i wy tam idziecie. Tak. To są te serio... To jest ta nasza pretensja. To jest ta nasza pretensja. Myślę, że problem jest bardziej złożony. Tak? No, czy na pewno prezydent w jakimś stopniu jest też za to odpowiedzialny? Tak, ja nie mówię, że ja nie jestem za to odpowiedzialny w żadnym stopniu. Nie mówię też, że moi poprzednicy nie są za to odpowiedzialni. Powiem w ten sposób. Ale żeby tak trochę usprawiedliwić ogólnie polską scenę polityczną, bo na pewno można tak powiedzieć, że po prostu ci, którzy są na polskiej scenie politycznej, ale również i media, też są za to odpowiedzialne. Bez wątpienia. Kiedy spojrzymy dalej, na przykład na Amerykę, albo to na Izrael, wiemy o tym, że to ciśnienie i ta taka bardzo trudna wewnętrzna sytuacja, nie ogromnie napięta i podziały społeczne mogą być jeszcze zdecydowanie większe. I kto zna i analizuje też amerykańskie media, ogląda amerykańskie telewizje, doskonale to wie o tym, że te podziały i te napięcia tam są dalece głębsze niż u nas. Przy czym, co nie oznacza, że ja osobiście nad tym nie ubolewam. Ubolewam nad tym bardzo. Chciałbym, żeby sytuacja w Polsce była spokojniejsza, zwłaszcza teraz, kiedy mamy tak poważne niepokoje za granicą. A pan się z tym styka na przykład na co dzień, nie wiem, w obliczu kontaktów rodzinnych. Ktoś po prostu, jakby to powiedzieć grzecznie, nie głosuje na pana. Znaczy, zacznijmy od tego, że tak. Jeżeli dobra, chodzi, żona na pana głosuje. Jeżeli chodzi, nie pytam jej nigdy o to. Jeżeli chodzi o rodzinę, no, w sumie nawet jakby ją zapytał, to czy są jakieś szanse, że ona się wypowie w jakimś temacie? No niskie, nie? To w mojej rodzinie myślę, że sytuacja jest bardzo spokojna i tak zasadniczo w tej bliskiej rodzinie, z którą mam częstsze kontakty, to w ogóle nie mamy tego typu dyskusji, nie mamy tego typu problemów. Czemu znaki zapytania? No dobra, dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, to ogólnie pierwszej damie w Polsce, przede wszystkim przy okazji protestów odnośnie wyroków tam w Trybunału Konstytucyjnym, tak, w temacie zarzucali, że jako kobieta nie jest w stanie wypowiedzieć się, nie? I tutaj jakby na wzór pierwszej damy, która potrafiła się nawet sprzeciwić swojemu mężowi, czyli prezydentowi, Marię Kaczyńską przywoływali, która zresztą była z tej samej opcji politycznej. O to ogólnie w tym żarcie chodzi, nie? Gier już tak. Ma inne poglądy. Szwagier ma inne poglądy, ale zawsze szanowaliśmy swoje poglądy na... Andrzej się do ciebie przyjedzie i będziesz cienko piszczał za zaczepianie Agatki łobuzie, tak? To ja teraz odpisuję kindze na Tinderze i mam wyjebane. Tak? Nie będziemy się... bawić. Nawzajem ze szwagrem i tutaj nigdy nie było problemu. Mój teść ma inne poglądy. Moja teściowa ma poglądy zbliżone do moich. To jest niezwykle ciekawa sytuacja. Ale nigdy nie mieliśmy z tym problemu w rodzinie i nigdy to nie stanowiło elementu żadnych podziałów. I wszelkie jakieś tam gazetowe ploteczki, które się gdzieś tam od czasu do czasu pojawiają w mediach, że prawda, są jakieś konflikty tutaj między mną a moim szwagrem, między moją żoną a jej bratem. Kompletna nieprawda. Nie mamy tutaj żadnego problemu. Oczywiście wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że różnie patrzymy na pewne sprawy, ale no nie stanowi to dla nas problemu rodzinnego w żadnym stopniu. To tylko pogratulować atmosfery w rodzinie, natomiast mam wrażenie, że nie w każdej rodzinie jest to zasada i że te napięcia jednak się z każdym rokiem zwiększają. I możemy sobie mówić, że w innych krajach też są duże albo jeszcze większe, ale sytuacja, ta atmosfera w Polsce robi się nieznośna. Robi się nieznośna, że cokolwiek się zrobi, nagle jest przypinana do tego łatka polityczna. Trzeba mieć poglądy z jednego plemienia. Nie mam w ostatnim czasie wrażenia, że politycy chcieliby tę sytuację trochę znormalizować. Mam wrażenie, nie, że to podkręcanie jest wszystkim na rękę. Wie pan, ale tak poważnie zupełnie, może to zabrzmi nieskromnie, może ja źle siebie widzę, tak, bo przecież człowiek widzi siebie w sposób subiektywny. Ale powiem tak, ale czasem jak też myślę o tym, jak słyszę różne takie zarzuty, a gdybym ja był prezydentem, jak tam niektórzy mówią, to by to było, a gdyby ten był prezydentem, to by było tamto. A ja myślę sobie w gruncie rzeczy tak, nigdy nie uważałem siebie za polityka radykalnego. Ja nigdy nie byłem radykalny, ja zawsze byłem, starałem się być taki w miarę spokojny, w miarę
wyważony. Oczywiście też jestem człowiekiem, mam swoje emocje, mam swoje przeżycia. Pewnie, że mi się zdarzyło też o jedno słowo, czy o dwa zdania za dużo powiedzieć. Kiedy na przykład? Były takie sytuacje, zresztą przepraszałem za to, ubolewałem nad tym kilkakrotnie. Nigdy nie wahałem się powiedzieć, jeżeli uważałem rzeczywiście, że gdzieś powiedziałem coś nie tak, ze względu na... Ja muszę tutaj się nie zgodzić, bo to, czy on ma jakieś swoje zdanie i tak dalej, to ja nie wiem, bo nie siedzę w jego głowie. Prawda jest taka, że to, co powie Jarek, to robi Andrzej i po prostu... Jarek mówi, Andrzej podpisuje, no. Ksywa długopis nie wzięła się z przypadku. Na emocje, na jakąś szczególną sytuację, bo to zazwyczaj tak bywało. Po katastrofie smoleńskiej, kiedy byłem w bardzo takiej trudnej, wewnętrznej, osobistej sytuacji, ogromnie przeżywałem wtedy śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, moich przyjaciół, z którymi tutaj pracowałem i tych ludzi, których znałem, którzy byli w tym samolocie. No były różne emocje, przecież pamiętamy wszyscy i też miałem trudne momenty, ale zawsze starałem się patrzeć w sposób w miarę obiektywny i czasem sobie myślę tak, sądzę, że właśnie dlatego zostałem wybrany, że większość ludzi w Polsce nigdy nie postrzegała mnie jako człowieka, jako polityka radykalnego i ja nigdy nie miałem jakichś bardzo radykalnych... Nie, Andrzeju, ty zostałeś wybrany tylko i wyłącznie dlatego, że Bronisław Komorowski kompromitował się na każdym kroku, chodząc między innymi tam w japońskim parlamencie na krzesło, jakieś tam stary, dość jakieś ciężkie frajerstwa się tam działy, a poza tym też była odwilż, jeśli chodzi o polityków Platformy Obywatelskiej. Przecież PiS w 2015 roku też sromotnie wygrał wybory. Platforma była rozsypana, a prezydent zaliczył żenującą, nie wiem, czy on nawet najsłabszym prezydentem nie był, po zmianach ustrojowych i zaliczył katastrofę wizerunkową za katastrofą wizerunkową. To jeszcze się utrzymało w 2020 roku, chociaż już było bardzo bliziutko i w sumie z racji tego, że Kidawę tam musieli wycofać, bo sobie nie radziła. No, myślę, że jakby całą kampanię przepracował Trzaskowski, to na drugą kadencję by nie został, nie? Andrzej został wybrany, bo na tamte czasy był jedynym normalnym kandydatem, chyba że ktoś Bronka wolał. Przede wszystkim Andrzej Duda wtedy był bardzo nieznany. Wiesz, to nie była taka sytuacja, że patrzysz na Andrzeja i masz coś takiego jak z Tuskiem, z Kaczyńskim, z całą resztą, nie wiem, z Giertychem, z Millerem, że znasz ich od 20 lat i albo go bardzo lubisz, albo już zdążył cię czymś kupić. Andrzej na tamten moment nie zdążył nikogo wkupić, bo oni go dopiero krótko przed kampanią dopiero zaczęli go kreować, nie? Więc no, on był jakby totalnym randomem, jeśli chodzi o ogólnopolską politykę. Ja rozumiem, że ktoś, kto się interesuje polityką, wiedział, kim jest Andrzej Duda, ale przeciętny wyborca nie wiedział. Zrobili bardzo udaną kampanię, wygrał. I to by było na tyle, nie? ...tych poglądów. Po prostu zawsze starałem się postrzegać drugą stronę. Wie pan sam, że to jest bardzo subiektywne. To, co dla pana nie jest radykalne, dla wielu ludzi może być radykalne. I tego oczywiście nie rozstrzygniemy. Ale nie ma pan takiego wrażenia, że pańska na przykład ostatnia zapowiedź no nie tylko nie uspokoi sytuacji, ale wręcz ją zaogni. Pan zapowiedział, że każdą ustawę będzie teraz odsyłał do Trybunału Konstytucyjnego, żeby on sprawdził, czy Sejm, który był obradował w niepełnym składzie, miał prawo uchwalić ustawę. Czy to jest ustawa, czy nie ustawa? No bo to jest bardzo poważna wątpliwość prawna. Obiektywnie istniejąca bardzo poważna wątpliwość prawna. Mamy bardzo poważny konflikt prawny wokół kwestii mandatów panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, gdzie są zdecydowanie dwa różne... No ale tak szczerze, co jakby zmienia to, czy będzie dwóch pisowskich posłów więcej na sali, czy nie będzie? W głosowaniu koniec końców, no i te dwa głosy nic nie zmieniają. Chyba, że tu chodzi o to, że oni by mogli zrobić jakieś wystąpienie i przekonać resztę Sejmu odnośnie tego, że trzeba inaczej głosować. To miałoby ogólnie te wystąpienia i tak dalej miałoby być... Ogólnie ja uważam, że na tych wystąpieniach to one do niczego nie prowadzą, bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi z pomysłem i próbuje się przekonać większość do tego, żeby za tym zagłosowało, tylko jakby zanim zacznie jakiś temat być podejmowany, to z góry już wiadomo, kto jak zagłosuje, nie? Bo jedna partia zagłosuje tak, druga stanie w opozycji. Jeśli mają wystarczającą ilość posłów w dniu ogłoszenia wyników wyborów, to do końca Sejmu wszystko przejdzie, nie? No z góry jest wiadomo, kto kliknie, nie? I ten problem musi w jakiś sposób zostać rozstrzygnięty, ale nie, bo on jest problemem, problemem także i konstytucyjnym. I w moim przekonaniu, ja nie mam żadnej wątpliwości, że jest tylko jeden podmiot w Polsce tak naprawdę, który jest w stanie w tej sytuacji rozstrzygnąć ten problem konstytucyjny. Jeżeli chodzi o przyjęte ustawy, to jest właśnie Trybunał Konstytucyjny. Ale sam pan doskonale wie, że ta druga strona tego sporu, czyli rząd, koalicja, która wygrała wybory, nie uważa
uważa, żeby Trybunał był właściwym miejscem, bo zasiadają w nim sędziowie dublerzy, bo Trybunał jest zaangażowany politycznie, etc., etc. Zna pan tę całą narrację. Do czego to doprowadzi, oprócz tego, że pan sparaliżuje Trybunał, który będzie musiał teraz zajmować się tym, żeby każdą ustawę... Nie, wystarczy, że Trybunał raz orzeknie w tej sprawie. Mam nadzieję, że zrobi to szybko. Przecież wystarczy jedno orzeczenie Trybunału i sprawa będzie wyjaśniona i rozstrzygnięta, tak? Ale będzie jasność, jakie jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Tylko niektórzy uznają to orzeczenie. Ja uznam. Bo pan spodziewa się, że Trybunał... Nie, nie spodziewam się. Orzeknie... Czekam spokojnie, jakie będzie orzeczenie. Pamiętajmy o tym, że mamy bardzo specyficzną sytuację, bo jeżeli spojrzymy na to, co zrobił i co mówi pan marszałek Hołownia, to proszę zauważyć, że pan marszałek Hołownia tak, zdaje sobie sprawę z tego, że od jego decyzji o wygaszeniu mandatów jest środek odwoławczy. Ten środek odwoławczy zostaje złożony do Sądu Najwyższego, przy czym w momencie, w którym składa go Maciej Wąsik składa ten środek odwoławczy wprost do tej izby, do której powinien on być złożony, czyli do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. I dlatego Maciej Wąsik posłem jest według Sądu Najwyższego. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Natomiast pan Mariusz Kamiński, jego dokumenty znajdują się i jego wniosek znajduje, znaczy jego środek odwoławczy znajduje się u marszałka. I marszałek dziwnym trafem nagle swojemu osobistemu współpracownikowi nakazuje zawieźć go bezpośrednio do prezesa Izby Pracy w Sądzie Najwyższym i jeszcze sam na konferencji prasowej mówi, że no trzeba było właściwych sędziów do tego wybrać. No to jest po pierwsze sytuacja kuriozalna. Po drugie, sugeruje, że nie uznaje Izby Kontroli Nadzwyczajnej i że nie uznaje orzeczeń wydanych przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej w tych sprawach, ale kiedy ta sama Izba orzeka o ważności wyborów, czyli o tym, czy pan marszałek Hołownia ma mandat, czy nie, to wtedy tą Izbę uznaje, tak? I wtedy wszystko jest w porządku. Ale właśnie chyba w tym problem, że użył pan na początku takiego sformułowania jak wątpliwości prawne. Ja mam wrażenie dzisiaj, że Polska składa się wyłącznie z wątpliwości prawnych. Tak, na cokolwiek spojrzymy, są wątpliwości i znajdziemy prawników, którzy uważają tak albo tak, profesorów prawa, którzy się ze sobą kłócą. Wszyscy... Jak to jest, kurwa, żeby przez 33 lata nie potrafiliście zredagować normalnych przepisów i czytelnej konstytucji? No kurwa jego mać, no. Jak to, kurwa, jest? Się ze sobą kłócą, a co ma myśleć człowiek, który nie jest po prawie, tylko chce mieć przekonanie, że żyje w państwie, które ma jakieś zasady, że można od tego państwa czegoś oczekiwać, że ta sytuacja się unormuje, bo dzisiaj ja jako taki obserwator po prostu, nie insider jak Robert, tylko zwykły obserwator sceny politycznej, mam wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Zawsze jedna i druga strona będzie miała opinie przeciwne i będzie się przerzucać. Oni uważają nie, inaczej. Nie, to się skończy. Przyjdą Rosjanie, będzie wojna, wszyscy się zmieniają. Kurwa, ty! Mnie za takie coś, kurwa, do prokuratury chcą zgłaszać co tydzień. Z tego samego klipu. Chłopie, kurwa, ty się zastanów. Niech no mi powiedzą, to zawsze tak jest, że ilu prawników tyle opinii, wie pan. Jak pan zamówi opinię, to zawsze pan dostanie taką opinię, właśnie, jaką pan będzie potrzebował. Ale jednak powinna być instytucja, która stoi ponad tym wszystkim. Może te pomysły, które pierwszy rzucił Krzysztof Bosak, a teraz mówi o tym premier Kosiniak-Kamysz, o tym, by dokonać jakiegoś resetu konstytucyjnego, by się może trochę cofnąć, by uznać, że kurczę, może jest jakaś jedna, dwie instytucje co do orzeczeń, których będziemy się zgadzać, zarówno my, PiS... Ale stary, oni tego nie zrobią, bo każdy ma jakby swoją instytucję ze swoimi ludźmi, których uznaje i którzy będą robić pod nich. No i jakby jak chcesz to wyzerować? Właśnie problem jest taki, że w tych sądach najwyższych, czy w tych trybunałach konstytucyjnych, w zależności jaki wydział, tam siedzą tacy albo tacy ludzie i na przykład Hołowni się bardziej tu opłaca wysłać pismo, Wąsikowi tam się bardziej opłaca wysłać pismo, jemu się bardziej do Trybunału Konstytucyjnego i jest taki miszmasz, nie? Jakby nie ma ludzi neutralnych, nie ma ludzi, którzy rzeczywiście wezmą konstytucję i powiedzą, wedle konstytucji to nie jest okej. Okay. Tylko okej. Okay. Jak pyta PiSowiec, to jest okej. Okay. Jakby zapytała Platforma, nie byłoby okej. Okay. I vice versa, bo tu nikt nie jest lepszy, nikt gorszy, nikt lepszy, tak? Jak i my, Platforma. Ja nie widzę problemu. Jestem gotów usiąść i rozmawiać. Zapraszam. Proszę przyjść do mnie z konkretnymi propozycjami. Proszę powiedzieć, że chcecie państwo się spotkać, bo macie tego typu propozycje. Dzisiaj dysponujecie większością parlamentarną. Ja jestem otwarty na rozmowę. Spotkajmy się, usiądźmy. Rzeczywiście są problemy, które są w inny sposób de facto nierozwiązywalne. Bo zawsze będzie ten spór, dopóki nie przyjmiemy jakiegoś konstruktywnego, polubownego rozwiązania.
W którym momencie to się wydarzyło, że prawo przestało być jasne, klarowne? W którym momencie ten supeł się zawiązał, którego nie potrafimy dzisiaj rozwiązać? No wtedy, kiedy ja wygrałem wybory prezydenckie w 2015 roku, a wtedy Zjednoczona Prawica zdobyła samodzielną większość zaraz później. I wy zawiązaliście ten supeł? Nie. Okazało się nagle, że zasady demokratyczne przestały obowiązywać, ponieważ wygrali nie ci, co powinni. No nie, no panie tak, prezydencie, ja pamiętam sytuację, w której, no, ja mam dobrą pamięć, więc pamiętam rok 2015, kiedy to najpierw Sejm jeszcze z większością poprzednią, czyli platformersko-PSL-owską, wybrał sześcioro sędziów. Wybrał sobie sędziów na zapas, prawda? Tak, łamiąc konstytucję. W Trybunał Konstytucyjny orzekł, że trzech nie miał prawa. A co zrobił PiS? Trzech nie miał prawa wybrać, a trzech miał. Co zrobił PiS? PiS uznał, dobra, nie będziemy się tą trójką przejmować, czyli wszystkich wymienimy, wszystkich sześciu. A pan przyjął ślubowanie od tej szóstki wybranej przez PiS. Od tego się zaczęło. Jest taka szczególna sytuacja, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, że prezydent nie daje tam nominacji sędziowskich. Do sądów powszechnych, do Sądu Najwyższego, do zwykłych sądów, także do Sądu Administracyjnego nominacja sędziowska zależy od prezydenta. Bo rzeczywiście jest tak, że z Krajowej Rady Sądownictwa przychodzi wniosek o nominację sędziowską i ten wniosek prezydent rozważa i albo daje tą nominację sędziowską, albo nie i wręczając ją odbiera od sędziego ślubowanie sędziowskie. Natomiast w przypadku Trybunału Konstytucyjnego od wielu lat mamy taką sytuację, że wybiera Sejm, a do prezydenta przychodzą sędziowie tylko złożyć ślubowanie. Ale panie prezydencie, pan mógł... obowiązkowym elementem to wstąpienia do Trybunału Konstytucyjnego i nabycie statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest rzeczywiście złożenie Panie ślubowania przed prezydentem Rzeczypospolitej. Pan wtedy mógł przyjąć ślubowanie od trzech prawidłowo wybranych jeszcze przez poprzedni Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to od tych trzech... Przepraszam, ale nikt o tym nie wiedział, którzy sędziowie tak naprawdę są wybrani prawidłowo, a którzy nie. Ja osobiście do dzisiaj uważam, że wszyscy byli wybrani nieprawidłowo. Niech się pan nie gniewa. Trybunał Konstytucyjny wtedy... Sam pan teraz mówi, że to Trybunał Konstytucyjny ustala, on jest ostatecznym organem. Trzeba było go posłuchać. Panie redaktorze. Chwileczkę. Powróćmy do kalendarium. No wróćmy. Najpierw była uchwała Sejmu, która wybrała tychże sześciu sędziów, przy czym od razu ten wybór był kwestionowany, a ja uprzedzałem, żeby takiego czegoś nie dokonywać w czasie swojego wystąpienia w Wilanowie, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza wręczała mi nominację, wtedy prosiłem, żeby nie dokonywać takich zmian, które będą miały charakter ustrojowy, a które będą budziły wątpliwości i oburzenie z uwagi na zmieniającą się sytuację polityczną. Wielu ludzi rzetelnych pamięta ówczesne moje wystąpienie. Prosiłem, żeby tego nie robić. Apelowałem o to. Następnie Platforma Obywatelska, łamiąc zasady obecności ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Rzeplińskiego, wybrała sędziów w sposób ze złamaniem prawa. Taka jest prawda. I był spór, bo ja do dzisiaj uważam, że w istocie wszyscy byli wybrani ze złamaniem prawa wówczas. Ale to nie pan rozstrzyga, panie prezydencie, przy całym szacunku. Poczekajmy. Oczywiście, że nie ja rozstrzygam. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny, żeby tego typu spory rozstrzygnąć, jeżeli dana kwestia mieści się w granicach orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, bo jeszcze to zaznaczmy. Bo rzeczywiście tylko Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest uprawniony do ostatecznego orzekania o zgodności lub niezgodności z Konstytucją. Natomiast no, badamy, a w szczególności prezydent ma obowiązek badania, czy uważa osobiście, czy nie ma wątpliwości konstytucyjnych, bo jeżeli je ma, to odsyła właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Najpierw musi mieć te wątpliwości. Więc ja miałem te wątpliwości. Od samego początku. Dobra, ja mam takie pytanie. A jak na przykład Wałęsa coś takiego robił? Jak on ledwo czytał? Jak on mógł wiedzieć, czy coś łamie konstytucję, jak on pewnie nie przeczytał nigdy. I teraz uwaga, sama Platforma Obywatelska wtedy skierowała tą sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tak. Własny wybór. Tak. Ale... A pamięta pan, jakie było orzeczenie Trybunału? Zaraz, chwileczkę. Kalendarium, jeszcze raz. I wtedy właśnie nowo wybrany Sejm podjął dwie uchwały. Po pierwsze, uchylił uchwałę podjętą wcześniej, likwidując ją, tak, co jest być może rozwiązaniem prawnie dyskusyjnym, ale jednak to zrobił, a nie ma podmiotu, do którego można byłoby to działanie zaskarżyć. A strażnik konstytucji, jakim jest prezydent, to klepnął. Ale prezydent nic do tego nie ma, nie ma kwestii, to znaczy klepnął. Nie no, pan się na to zgodził, bo pan później przyjął ślubowanie od całej szóstki nowych sędziów. Mam wrażenie, że wchodzimy zakupujemy się trochę... A przepraszam bardzo, a jaką możliwość prezydent w tej sytuacji miał? Mógł pan takie
jak mówiłem już ze dwa razy, przyjąć ślubowanie od trzech prawidłowo, jak orzekł Trybunał. Ale Trybunał orzekł o tym dopiero później, prezydencie. Po uchyleniu mam tej wrażenie, uchwały tylko, i po zapadnięciu następnej. Że tylko my dwaj wiemy o czym. No nie, dokładnie tak, bo ta sytuacja jest tak zagmatwana, bo ta sytuacja, nie, bo nawet szczerze mówiąc od strony prawnej, przepraszam, pan redaktor nie do końca ją rozumie. W każdym razie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego było dopiero później. Było już po odebraniu ślubowania od sędziów. Mam wrażenie, że stworzyliśmy jakiś ciąg zagadek logicznych na przestrzeni ostatnich lat, które są nierozwiązywalne dla ludzi i nierozwiązywalne też dla profesorów prawa. Są co chwilę, tak jak pan prezydent przed chwilą powiedział, kwestie dyskusyjne. Przyszedł tak Stanowski, tak patrzy. A będzie coś o Probierzu, będzie coś o Michniewiczu. Prawnie. Można dyskutować w lewo albo w prawo, potem następna sprawa w lewo albo w prawo, w lewo albo w prawo. Tworzy się coś, z czego nie da się dzisiaj wyjść. Dlatego jakiś reset, ja uważam również, że jakiś reset jest potrzebny. Ale na sam koniec, jak jest grono ludzi, którzy rozwiązują zagadki i nikt nie potrafi jej rozwiązać, to przychodzi jakiś facet z pałką i po prostu wszystkich bije po głowie. Czy pan boi się sytuacji, w której po prostu zamiast profesorów prawa zaczną dyskutować ludzie na ulicach? Mam nadzieję, że taka sytuacja nie nastąpi i dlatego kiedy pytałem... O, w końcu coś dla mnie. Ja mogę być przywódcą drugiego podpułku wrocławskiego i będziemy was bić, widzowie. A ja będę mówił. Pytają mnie w tej chwili, a jakie pan działania podejmie wobec tej sytuacji, że rząd narusza prawo i konstytucję? Ja widzę, że... Te pretensje rząd... ma do pana Jarosław Kaczyński. Ja widzę, że rząd w swoich działaniach narusza prawo i konstytucję, ale cały czas powtarzam jedno. Będę działał absolutnie zgodnie z normami prawnymi i konstytucyjnymi, podejmując wyłącznie takie środki, które są prawem i konstytucją w szczególności przewidziane dla prezydenta Rzeczypospolitej. Ani w najmniejszym stopniu poza te ramy nie wykroczę. Właśnie po to... A tak śmiesznie Andrzeja pomalowali, on teraz jest prawie taki żółty jak papież, nie? Żeby cały czas stać na straży tego porządku. Panie prezydencie, nie ma pan wrażenia, że my teraz rozmawiamy o tym, która izba Sądu Najwyższego, czy Trybunał jest w porządku, czy nie w porządku, że będziemy się zastanawiali, czy pan prawidłowo, czy nieprawidłowo ułaskawił dwóch posłów i tak dalej. A tymczasem, wie pan, ja czytam poważnych amerykańskich generałów, jak generała Hodgesa, czytam wypowiedzi naprawdę najważniejszych analityków światowych i oni różnią się tylko w ocenie kiedy Rosja może zaatakować. Jedni mówią 3 lata, a generał Hodges mówi nawet, że 1,5 roku. To nie jest tak, że my się tutaj bawimy jak głupki w piaskownicy, a tu za chwilę przyjdzie... Bo tym człowiekiem z pałką, który przyjdzie, może być Rosjanin. Putin. To jest bardzo trudny temat, ale jeżeli panowie chcecie, możemy na ten temat rozmawiać. Umawialiśmy się na absolutnie szczerą rozmowę i ona taka będzie. Mhm. I powiem panom, jak ja widzę tą sytuację, dobrze? Jeżeli pozwolicie. Na to liczymy. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. Powtarzam to wielokrotnie i to nie jest truizm. To jest rzeczywiście w tej chwili dla mnie najpoważniejsza sprawa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wreszcie okazało się, kim tak naprawdę jest Rosja i jak wielu polityków, także polskich polityków, bardzo poważnych na scenie politycznej, myliło się przez lata w swoich kalkulacjach co do Rosji. I pomysły różnych resetów z Rosją i tak dalej po prostu były na Kremlu śmiechu warte. Co się stało później, wszyscy widzieliśmy, atak na Ukrainę. W istocie tak naprawdę z poważnych polityków w Polsce tylko Lech Kaczyński przewidział i głośno wypowiedział ten czarny scenariusz, że Ukraina zostanie otwarcie przez Rosję zaatakowana i że Rosja będzie... być może atakowała dalej. Dzisiaj cały świat widzi, jest wysoce prawdopodobne, że Rosja będzie atakowała dalej, ale ja mówię tak. Myślę, że jest tak, że Rosja będzie atakowała dalej, kiedy będzie czuła słabość. Kiedy będzie czuła, że zwycięża. A nie czuje słabości, widząc, co się dzieje w Polsce? Myślę, że oczywiście to jest bardzo zła sytuacja, że mamy tutaj takie wewnętrzne spięcia, ale jednak pamiętajmy o tym, że one dzieją się w sprawach różnych wewnętrznych, natomiast jeżeli chodzi o podstawowe, zasadnicze kwestie w relacjach międzynarodowych, zachowujemy tutaj stabilność. Rozmowach z panem premierem Donaldem Tuskiem, jeżeli chodzi o nasz stosunek do rosyjskiej agresji na Ukrainę, do wsparcia dla Ukrainy, jesteśmy tutaj absolutną jednością. Jeżeli chodzi o naszą relację z Sojuszem Północnoatlantyckim, jesteśmy absolutną jednością. Jeżeli chodzi o te podstawowe, najważniejsze kwestie związane dzisiaj z bezpieczeństwem Polski, myślę, że żaden problem jakiegoś poważnego rozdźwięku politycznego, wewnętrznego w Polsce dzisiaj nie występuje. Panie prezydencie, to zapytanie. To jest dobry sygnał. Czy pan myśli, że Polska się sama obroni? Ja bym chciał, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której będziemy na tyle mocni, że nie będzie się nas opłacało zaatakować. To ja dopytam jeszcze, skoro mówimy o perspektywie na przykład 1,5-rocznej. 18 miesięcy. To jest jakieś odliczanie. Czy my mamy plan, którym zmierzamy w jakimś kierunku, by za 18 miesięcy być zupełnie innym krajem pod względem obronności? Chwileczkę. Sytuacja jest taka. Dzisiaj najbardziej zasadniczym elementem jest to, co się stało. Czyli
to, że Rosja pełnoskalowo zaatakowała Ukrainę. W pewnym sensie można powiedzieć, Władimir Putin sam powiedział sprawdzam, dokonując tego ataku, bo do tej pory mieliśmy rosyjską aktywność militarną w Syrii, jasne, widzieliśmy doborowe jednostki rosyjskie, lotnicze, lądowe, oddziały specjalne, które znakomicie sobie radziły, prawda? Ale tak naprawdę były to niewielkie liczby żołnierzy, to były oddziały dosłownie kilkutysięczne. Tymczasem faktycznie to, co zrobił na Ukrainie... Ja ty się dziwię ogólnie, że oni w takim miejscu rozmawiałem, ty. Ani flagi Polski żadnej nie ma, jakieś takie k***wa, jakby ich w przedsionku przed gabinetem przyjął. Atak na poziomie ponad 100 tysięcy żołnierzy, czy 200 tysięcy żołnierzy na Ukrainę pokazał szersze spektrum rosyjskiej armii. Ani portretu Kaczyńskiego nie ma, Jarosława. Jakie? Powiedzmy sobie otwarcie, dosyć rozpaczliwe, bo jeżeli... Żadnych sponsorów, fuksiarz kursów nie podaje. Co to k***a jest? Kraj o takim potencjale jak Rosja, gdzie ma 3 razy tyle obywateli, gdzie ma x razy... Wziął to na luzie, krawatu, brak itd. No w sumie to też prawda, nie? Podwinięta koszula, brak zegarka, nie ma tutaj krawat nieistniejący. Krzysiu to tam w ogóle w dresie przyszedł. Ma kiedyś taka piosenka. Moja siostra Ola poszła w dresie do kościoła. Chyba tak leciało. Moi kumple to kibole, każdy bawi się bejsbolem. Większe terytorium, gdzie ma nieporównywalny w ogóle potencjał gospodarczy i finansowy do Ukrainy. Nie jest w stanie sobie poradzić z ukraińską armią, która tak naprawdę była w trakcie reformowania i nie była przygotowana na tego typu atak, a jednak stanęła i oparła się sama rosyjskiej nawale. Co k***a? Jak sama? Chłopie! Nie no, sama nie no! Andrzej! Andrzeju, co ty mówisz? Andrzeju! Gdzie sama? Jak ja w drugi dzień po inwazji na granicy stałem, stary. Pomagałem tym, co przeszli i wysyłałem wsparcie tym, co zostali. No gdzie sama? A takich jak ja było, w tym kraju chyba wszyscy, stary. Myślę, że każdy, kto mógł sobie pozwolić na to, bo też są ludzie, którzy nie mogli sobie pozwolić, ale co, mogli sobie na to pozwolić, pomagali, no. Pewnie mu chodzi o wojsko, stary, no ale przecież pomoc militarna też była super. Sama się nie broniła, stary. Myślę, że dla Władimira Putina to był głęboki szok. Ale myślę, że się tego nie spodziewał. I dzisiaj, po 2 latach, możemy już tak mówić, bo przecież 24 lutego już tuż, dzisiaj po prawie 2 latach myślę, że po pierwsze rosyjski potencjał jest w dużym stopniu wyczerpany chwilowo, jeżeli chodzi o zaplecze militarne, a także zaplecze ludzkie, a w każdym razie ograniczony stratami, które Rosja poniosła na Ukrainie, bo to są straty ogromne. No jeżeli porównamy to z hekatombą wojny w Afganistanie, gdzie szacuje się według oficjalnych danych, że zginęło między 15 a 26 tysięcy rosyjskich żołnierzy, to jak to porównać z dzisiejszą wojną na Ukrainie, gdzie się szacuje, że zginęło między 250 a 350 tysięcy rosyjskich żołnierzy? Ale jak pan widzi, Rosji to nie powstrzymuje. I pytanie jest inne. Spokojnie. Dzisiaj Rosja prze do tego, żeby na Ukrainie wygrać. Ja mówię tak. Jeżeli Rosja zachowa terytoria Ukrainy, to w istocie będzie to zwycięstwo Rosji. I wówczas prawdopodobieństwo kolejnego ataku ze strony Rosji jest bardzo wysokie. A pan naprawdę wierzy w to, że Rosja może być zmuszona do tego, żeby oddać Donbas, oddać Krym? Ja uważam, że Rosja musi być tutaj ciśnięta. Nie wolno się pozwolić Ukrainie poddać i nie wolno, żeby Zachód się poddał w tym zwarciu, ponieważ w ten sposób uznamy jak gdyby prawo do odrodzenia się imperializmu rosyjskiego. A wybory w Rosji są za miesiąc, nie? Ciekawe, kto wygra. Rosyjskiego, czego nigdy nam nie wolno... Muszę sobie jakąś debatę rosyjską, prezydencką odpalić. Zobaczymy, co tam kandydaci mają do powiedzenia. Znać, bo ten imperializm rosyjski zaatakuje. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja nie jestem... Czy pan w to wierzy, że Rosja odda, że Ukraina odzyska Krym? Trudno. Ostra walka będzie, nie? Jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego, czy odzyska Krym, ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych, ponieważ w istocie, jeżeli patrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. Natomiast ja wrócę do tego. Dzisiaj, patrząc na to starcie potencjału w aspekcie konwencjonalnej walki, podkreślam, konwencjonalnej, nie wierzę w to przede wszystkim, żeby Rosja odważyła się zaatakować państwo NATO. Zwłaszcza państwo NATO, które ma silny potencjał militarny, które ma silną obronę rakietową, która ma silny potencjał artylerii dalekiego zasięgu, które ma liczną, wyszkoloną armię, dobrze wyposażoną. Nie
nie wierzę w to, żeby Rosja zaatakowała takie państwo NATO i chcę, żeby Polska takim państwem NATO się stała. Oczywiście. A wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mogą sprawić, że zmieni pan zdanie? John Bolton, były doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Trumpa, mówi, że Trump w swojej drugiej kadencji, jeśli wygra, będzie życzliwszy wobec Moskwy niż wobec Kijowa. No ja poznałem pana prezydenta Donalda Trumpa. To jest specyficzny, bardzo twardy człowiek. Tak? I co ci powiedział? Albo inaczej, co ty mu powiedziałeś? O, to dobre, to dobre. Powiedziałbym twardy zawodnik, tak? Twardy zawodnik. Bardzo doświadczony w twardym biznesie, zresztą z wielkim sukcesem przecież prowadzonym przez dziesiątki lat. I wątpię w to, żeby był krainą łagodności dla Władimira Putina i jego imperialnych dążeń, bo on ma imperialne dążenia. Ale on uważa, że Ameryka powinna być imperialna. Ale jeśli Trump w biznesie nie brał jeńców i nie patrzył na to, czy kogoś boli, czy nie boli, to skąd nasze przekonanie, że na przykład nas nie poświęci, jeśli mu się będzie bardziej kalkulowało, mu, czyli Ameryce, żeby zostawić Estonię? No kto będzie chciał umierać za Łotwę? Nie, no musimy pracować nad tym, żeby pan prezydent Donald Trump był przekonany, że i obecność amerykańska, i nasza obecność po stronie amerykańskiej, i amerykańskie wpływy w tej części Europy, także gospodarcze, czy może przede wszystkim gospodarcze, że jesteśmy dużym krajem, z którym warto mieć relacje handlowe, że warto mieć tutaj firmy, że jesteśmy dużym krajem, który umożliwia operowanie w naszym regionie Europy, że tu jest w tym regionie 120 milionów potencjalnych konsumentów, którzy mogą kupować amerykańskie towary, którzy mogą używać amerykańskiego gazu i że nie warto nas oddawać pod wpływy Rosji, żebyśmy to wszystko mieli zrobić. Tak, myślę, że jak nas wypierdolą z NATO, to ja iPhone'a nie kupię? Oczywiście, że kupię. Bo dla Ameryki będzie lepiej, jeżeli będziemy mieli to z Ameryki. Panie prezydencie, ten kontynuować... Ja bym tylko jedną rzecz powiedział. Jak słucham pana prezydenta, mam wrażenie, że trochę się postrzegamy jako takie dziecko, które musi się uczepić sukienki mamy i mama nas obroni. Może tak będzie, ale w moim pytaniu początkowym była zawarta myśl, czy my sami robimy coś w tym kierunku, żeby za 18 miesięcy być na innym poziomie niż dzisiaj. Panie redaktorze, zejdźmy na ziemię. Europa w XX wieku przeżyła dwie wielkie wojny światowe. Pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową. Tak? Obie działy się tutaj w Europie i obie Europa wywołała poprzez swoje wewnętrzne konflikty. Obie spowodowały potężną przebudowę w Europie. W czasie pierwszej upadły wielkie monarchie, imperia, które istniały przed pierwszą wojną światową przez setki lat. Po drugiej powstała żelazna kurtyna i Europa podzieliła się na dwie części. I Ameryka weszła do Europy na 80 lat co najmniej. Właśnie. W obu przypadkach wojnę zakończyło dopiero wejście Ameryki. Jasne. No tak to nie wiadomo, jak długo by ona jeszcze trwała. I w istocie, po raz trzeci, przed Rosją sowiecką i jej zakusami niesienia socjalizmu aż do Portugalii, powstrzymała Rosję sowiecką żelazna kurtyna, którą postawili Amerykanie. Instalacje wojskowe amerykańskie w Europie, amerykańskie rakiety z głowicami nuklearnymi, które operowały w Europie i amerykańska potęga militarna. Czyli trzeba tak naprawdę się trzymać tej sukienki. I prawda jest następująca. Widać, że cała Europa pod względem bezpieczeństwa była uzależniona od Ameryki i bądźmy realistami. Nie obronimy się prawdopodobnie sami przed Rosją, jeżeli zostalibyśmy wobec Rosji zupełnie sami. Dlatego, że Rosja jest większa, ma większy potencjał, ma więcej ludzi, jest w stanie przysłać tutaj więcej rekrutów, ma prawdopodobnie więcej czołgów niż my bylibyśmy w stanie mieć. Dlatego jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. To dlatego do niego wstąpiliśmy. Żeby również i inni razem z nami tworzyli sferę bezpieczeństwa, gdzie największym sojusznikiem są Stany Zjednoczone i gdzie jest słynny artykuł 5 gwarantujący kolektywną obronę. Rzecz cała tylko polega na tym, żebyśmy my sami mieli tutaj u nas w Polsce nasz własny potencjał militarny na tyle mocny, żebyśmy byli w stanie od razu, natychmiast, zanim przyjdzie jakakolwiek pomoc, postawić twardą obronę, którą będzie trudno złamać. I to jest dzisiaj nasze najważniejsze zadanie i to realizujemy poprzez zakupy, które rozpoczęliśmy na wielką skalę w ciągu ostatnich 10 lat. I tu postawmy kropkę, bo jest jeszcze parę innych tematów, o których chcielibyśmy z panem porozmawiać. Czy pan dzisiaj określiłby swoje relacje z Jarosławem Kaczyńskim jako partnerskie? Ja powiem tak. To jest bardzo specyficzna sytuacja. Cieszę się, że pan redaktor do tego nawiązał, bo mamy dzisiaj bardzo dobry obraz tego, jak to mniej więcej wygląda. Mamy dwóch dzisiaj takich bardzo poważnych wiekiem i stażem i pozycją panów na scenie politycznej w Polsce. Jednym z nich jest tutaj wymieniony przed chwilą pan były premier, prezes Jarosław Kaczyński, a drugim jest obecny premier i były premier, pan Donald Tusk. Tak? Są liderzy dwóch wielkich ugrupowań, którzy od wielu lat na polskiej scenie politycznej toczą ze sobą bardzo, trzeba sobie jasno powiedzieć,
powiedzieć, zażarty spór, tak? Ci panowie stoją na czele dwóch dużych partii, czy największych, bym obozów wręcz powiedział, nawet, partii, czy nawet obozów, o, bardzo ładnie pan to ujął, obozów. To jest władza jednoosobowa tak naprawdę w obu przypadkach. Ci panowie są panami życia i śmierci tych ugrupowań, ponieważ mają swoje listy wyborcze i układają swoją partię, każdy z nich. Ich polecenia właściwie wszystkie są wykonywane i można śmiało powiedzieć, że w partiach to jest władza wręcz autorytarna, dyktatorska. Nie lubią, jak ktokolwiek im się sprzeciwia, powiedzmy sobie to jasno. Obaj panowie swego czasu ubiegali się o urząd prezydenta. Obu panom się to nie udało. Ja ubiegałem się o urząd prezydenta Rzeczypospolitej dwukrotnie i za każdym razem zakończyło się to moim zwycięstwem. Wow. Jestem drugą kadencję prezydentem Rzeczypospolitej. Czy sądzicie panowie, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje i nikt nie ma na to wpływu, sądzicie, że panowie mnie lubią? Myślę, że nie. Ja myślę, że obaj jeden, panem, obaj jeden lubi bardziej, drugi mniej. Tak, nie, mam takie nie, wrażenie. Nie, nie sądzę. Myślę, że obaj lubią równie szczerze i równie serdecznie. Tak. No dobrze, ale pana nazywano wtedy przez te ostatnie parę dobrych lat, kiedy to Jarosław Kaczyński miał wpływ bezpośredni na rządy, długopisem, to pana nazywano notariuszem dobrej zmiany, a pan mówił, że notariusz dobrej zmiany to nie jest określenie, które mnie obraża. Ja powiem tak, panie redaktorze, jakbym ja chciał się przejmować tym, co o mnie mówią i jakich wobec mnie epitetów nieraz używają ludzie, którzy generalnie są moimi przeciwnikami politycznymi i na mnie nie głosowali, to pewnie bym się źle czuł. Rzecz cała polega na tym, że ja się tym nie przejmuję, natomiast mam swoich wyborców, ludzi, z którymi się umawiałem, ludzi, którzy mi zaufali, zrealizować określony program. I ja po prostu przez całe lata ten program konsekwentnie realizowałem. To dlatego 10,5 miliona ludzi zagłosowało na mnie w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku, co dało mi zwycięstwo. I jakby na to nie spojrzeć, obiektywną, pozytywną recenzję ze strony rodaków. No bo w demokratycznym kraju chyba jest jasną sprawą, że tak to trzeba oceniać. I rozumiem, że przeciwnicy polityczni byli bardzo zdenerwowani, bo kiedy wrócimy do tego, a ostatnio wraca się do tego, bo jest specjalna komisja do spraw tak zwanych wyborów kopertowych, prawda? I tam pięknie pokazano wtedy wystąpienia polityków Platformy Obywatelskiej, pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która wówczas była kandydatką, nie wszyscy to pamiętali, była kandydatką Platformy Obywatelskiej na prezydenta w tych wyborach, na początku, bo potem, kiedy wybory nie doszły do skutku 10 maja, zarządzono je na nowo, to wtedy nagle się okazało, że Platforma Obywatelska zmieniła sobie kandydata i wtedy kandydatem Platformy stał się Rafał Trzaskowski, więc ja wygrałem ze sztafetą tak naprawdę kandydatów Platformy Obywatelskiej, mimo że wystawili kandydata młodego, mimo że wystawili kandydata świeżego, mimo że się odgrażali, że teraz dzięki tej zmianie właśnie zwyciężą i tak dalej, okazało się, że rodacy w większym stopniu zaufali jednak mnie. 500 000 ludzi, 420 parę tysięcy ludzi więcej zagłosowało na mnie. Niektórzy mówią, że dlatego, że telewizję miał pan po swojej stronie. Wcześniej, kiedy w 2015 roku wygrywałem z hegemonem, prezydentem Bronisławem Komorowskim, wszystkie media, poza małymi mediami polskimi, były po stronie obozu rządzącego, czyli Platformy Obywatelskiej. Padły trzy. A i tak udało się wygrać wybory dzięki rozmowie z ludźmi, dzięki jeżdżeniu po Polsce, dzięki ciężkiej pracy. I w 2020 roku dwa elementy były. Po pierwsze, oceniano to, co zrobiłem przez okres wcześniejszych 5 lat, od 2015 do 2020 roku, czyli oceniano po prostu moją prezydenturę i mnie. Jak również jeździłem znów i spotykałem się z rodakami, tak zresztą jak jeździłem przez cały czas, bo proszę pamiętać, że ja rzeczywiście odwiedziłem wszystkie powiaty w Polsce, a dużą część z nich w trakcie już pierwszej kadencji prezydenckiej. Panie prezydencie, padły tutaj trzy określenia, które gdzieś tam w przestrzeni publicznej krążą czasami, padło. Ja pamiętam, jak poznałem tutaj, jak w obwodzie wrocławskim tutaj był, na mityngu i się zapytałem Andrzeju, panie Andrzeju prezydencie, czy podpisałby mi się pan tutaj na koszulce? To on podpisując, tak totalnie przez przypadek nazwał mnie Jarkiem. Mówi, tak, tak, Jarku. Mówię, kurwa, jaki Jarku, o co chodzi? Do dzisiaj tego nie rozumiem. Słowo długopis, notariusz, wcześniej słowo Adrian. O wielu politykach tworzy się memy, z wielu się żartuje w internecie. Natomiast mam takie wrażenie, że na niespotykaną wcześniej skalę teraz ten urząd prezydenta stał się troszeczkę memiczny. Czy nie ma pan z tym problemu osobistego? To dobrze czy źle? No, zależy jak na to patrzeć. Nie, ja muszę powiedzieć, że ja nie mam z tym problemu osobistego. Też powiedzieć, że niektóre memy powalają po prostu. Nieraz sam do rozpuku się śmieję z tych różnych dowcipów i z niesamowitej inwencji, jaką mają ludzie, czy kreatywność. Chce pan nam powiedzieć, że się pan potrafi śmiać z siebie? Kreatywność ludzi jest naprawdę niesamowita.
Myślę, że tak, staram się mieć dystans do siebie. Patrzę na to spokojniej, ale, a mówię, ale niektóre są naprawdę świetne. No, niektórzy mają niesamowite pomysły. A wie pan jest prezydentem już prawie 9 lat. Cały urząd, te kilkaset osób tutaj zatrudnionych, wszyscy pracują na pana. To jest dwór, bo taka jest oczywista struktura każdej tego typu instytucji. Przepraszam bardzo, ale to nie jest tak, że człowiek w pewnym momencie się odkleja. No ja nie mówię, że mu odbija, no chciałbym użyć jakiegoś grzeczniejszego słowa. No. Ale to jest adekwatne. Ale że odbija człowiekowi, który spędza tyle lat w pałacu, wokół którego wszyscy biegają. Wszyscy mówią, że jest najlepszy, najwspanialszy, wygrał, zdobył miliony głosów. Zaraz dzieci przyjdą i będą sypały kwiatki. Bardzo trudno jest, myślę, tak naprawdę na to pytanie odpowiedzieć komuś, kto tu właśnie jest w środku i jest właśnie tym, prawda, wobec kogo, jak pan redaktor mówi, wszyscy biegają, wszyscy mówią, jesteś wspaniały i sypią kwiatki. No, na szczęście kwiatków nie sypią. Moi współpracownicy umieją być krytyczni. Tak? No, ale był taki moment, że pan poczuł w sobie, oj, w normalnym życiu to bym się zachował trochę inaczej. Chyba trzeba krok w tył zrobić. Powiem w ten sposób. To jest rzeczywiście bardzo trudne dla człowieka, który żył normalnym życiem, tak? Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że wygrywa pan wybory prezydenckie. Muszę się panu przyznać, że ten, mimo tego, że jakby wszystko i od pewnego momentu, tak? I jakby tego dnia, tak, kiedy były wybory, przychodziły różne takie pogłoski, tak? Że dobrze idzie, że być może będzie zwycięstwo. Ale człowiek jakby cały czas, ja jestem na tyle, no tak, taką mam naturę, że jakby cały czas sobie myślałem, no kurczę, że to jest niemożliwe, no jak to jest, że ty zostaniesz prezydentem, tak? Że ty mając 43, miałem 43 lata wtedy, tak? Zostaniesz prezydentem. Cały czas jednak gdzieś tam sobie to mówisz, chociaż walczyłeś o to, chociaż miałeś głębokie przeświadczenie, że idziesz po zwycięstwo i tak dalej, to jest to wielkie, takie niesamowite, osobiste przeżycie, a poza tym muszę panu powiedzieć, że taka, jak ten wynik w końcu został wypowiedziany, tak? Przez media i ten aplauz, który wtedy nastąpił tam w Reducie, ja byłem zupełnie tym, kompletnie byłem tym oszołomiony. Przede wszystkim tym, że tylu ludzi na mnie zagłosowało. Nagle stajesz się postacią powszechnie rozpoznawalną. Nagle zostajesz otoczony przez ochronę. I twój świat przestaje być normalnym światem. Myślę, że większości ludzi trudno to zrozumieć. Serio, ale panie proszę prezydencie... sobie wyobrazić, że zaczyna pan żyć z zerową prywatnością nagle. Że jest pan cały czas obserwowany. Muszę panu powiedzieć, wie pan, co jest... Mam takie dwa duże pragnienia, mówiąc szczerze, osobiste. Zwalić konia na plaży w Juracie, żeby nikt mi nie robił zdjęć i kupa w parku. Nie no, pewnie chciałby pójść na lody gdzieś tam, żeby mu zdjęć nie robili bez ochrony. I myślę o nich, kiedy myślę o zbliżającym się zakończeniu prezydentury. Jedno moje marzenie jest takie, że chciałbym pójść w góry i móc być sam. Móc usiąść sobie w górach, w gorcach, na polanie i być sam, żeby nikt nie patrzył na mnie. Kiedy pan ostatni raz zmienił opony na zimowe? W 14. To nie jest powód... Co nie znaczy, że pan prezydent jeździ na letnich, jak rozumiem, tylko że... Nie, to znaczy, że pan prezydent ma jeszcze drugie marzenie. I tym drugim marzeniem jest, że chciałbym poprowadzić znowu auto. Co, nie można auto prowadzić? Od 2014 nie siedział pan za kierownicą? Nie. Żona też nie pewnie? Nie. Pysty panie, tylko córka może jeździć sama? No, ale dzięki temu jeździ pan teraz 200 na godzinę, a nie 50, no to też ma swoje plus. Wie pan, znaczy, żeby była pełna jasność. Stanowski tam siedzi, raz do i na pół godziny i zadowolony, nie? Stanowski chyba przegiął pałę, nie? Tak, jestem zwykłym kierowcą amatorem. Panowie, którzy prowadzą samochody, którymi ja jeżdżę, są zawodowcami i są fenomenalnymi kierowcami. Nie można doprowadzić do tego, żeby nie można się jeździć zgodnie z przepisami? Po to są pojazdy uprzywilejowane i po to mają swoją klauzulę prawną uprzywilejowania, że no jadą czasami, jak szczególnie widzimy te nagrania, to o Jezu, to człowiek cieszy się, że nie był na tej drodze, no, i jechał naprzeciwko. To jest też tak, że to, nie wiem, to jak się jedzie wewnątrz, to widać, że to nie jest jazda niebezpieczna, żeby była pełna jasność. Po prostu panowie są fenomenalnie do takiej jazdy przygotowani. No dobra, ale to jest jeden aspekt. To mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć o tych, którzy jeżdżą ze mną. To... Panie prezydencie, ale ja wracam do tego pytania, no, pytanie o opony letnie było tak naprawdę pytaniem właśnie o to, każdy z nas, nawet minister Kolarski albo minister Masalerek musi, a może nie musi się rejestrować u lekarza, ale musi załatwiać normalne, prozaiczne sprawy. Sprawy, których pan nie załatwia.
Pan a, nie, zaraz. Pan nie chodzi do sklepu, nie kupuje sobie pasztetowej. Właśnie chodzę i kupuję. Ciekawe kiedy? W weekendy w Krakowie chodzę na zakupy normalnie do sklepu. Proszę panów, żeby... Oczywiście muszą być wokół oczywiście mnie. Zamykają wcześniej sklep. No, proszę zapytać na, proszę zapytać w Krakowie na białym prądniku. Znają mnie panie w sklepie u nas, które pracują. Pana każdy zna już z widzenia. Sorry, to nic nie znaczy. Panie znają mnie od wielu, wielu, wielu lat. Ponad dobrze, 20 ale naprawdę panu nie grozi to, że panu woda sodowa uderzyła lub jeszcze bardziej uderzy do głowy? Zawsze grozi. A można się przed tym jakoś leczyć? No, ja próbuję się jakoś przed tym chronić. Oczywiście wielu ludzi na pewno uważa, że uderzyła w wielu aspektach i tak dalej. Wielu na przykład znajomych wiem, że ma do mnie pretensje. Ach, bo urwał się z nim kontakt. No ale ja mówię, a dzwoniłeś do mnie? No ale każdy mówi, no Andrzej, no daj spokój, no dzwonić do prezydenta. Ja mówię, no ale o co ci chodzi, bracie? O co ci stary chodzi? Dlaczego nie weźmiesz za telefon? Nie zmienił się. Ja mam twój telefon u mnie zapisany w książce telefonicznej, w komórce. Jak zobaczę, że dzwoniłeś, to nawet jak nie będę mógł odebrać, to oddzwonię do ciebie wieczorem po pracy. Czemu do mnie nie dzwonisz? A no wiesz, no jakżeż tak dzwonić do prezydenta. No i w ten sposób rzeczywiście całym szeregiem tworzy się mur. Kontakt się no dobra, ale pan powiedział przed chwilą, że zasugerował nam w pewien sposób, że marzy o powrocie do tego normalnego życia. Ale czy to jest faktyczne marzenie, czy jednak jest tam też dużo obawy, jak to będzie, gdy trzeba będzie przestać być prezydentem, gdy trzeba będzie się wyprowadzić z pałacu? I gdy ci wszyscy no, ludzie to może wyprowadzenie się z pałacu nie jest tutaj jakąś groźną perspektywą. Znaczy, ja panom powiem tak. Mam takiego przyjaciela serdecznego, który rzeczywiście zawsze bardzo dobrze mi życzył i zawsze tak z troską rozmawiał też o moich sprawach. I jak pełniłem do tej pory różne funkcje publiczne, polityczne, to zawsze mi mówił, Andrzej, ty się zastanów, co ty będziesz robił później, bo wiesz, no, żebyś nie został na lodzie. Wiadomo, że to się kiedyś skończy, nie wiem, odwołają cię albo coś. Ja mówiłem, słuchaj, spokojnie, mam tutaj swoją robotę, którą muszę zrobić jak najlepiej do końca, bo też będą mnie potem oceniali za to, jak ją wykonałem. Więc ona musi być do końca dobrze zrobiona. A jak ja ją zakończę, to sobie dam radę. Będzie pan mieszkańcem Krakowa. Będzie pan chodził sobie między mieszkańcami Krakowa. Już nie będzie pan tak chronionym człowiekiem jak wcześniej, że będzie trzeba samemu wsiąść do samochodu. 30% wyborców głosowało w Krakowie na Prawo i Sprawiedliwość, 70% nie. Nie boi się pan, że tak niebezpiecznie narastają te nastroje społeczne, że robi się tak nieznośnie i tak gęsto wokół? Że ktoś panu w łeb ten będzie próbował dać? Oby tak nie było. Prezydenta trzeba szanować, jaki by nie był. Chyba, że to prezydent Wrocławia. Że to po prostu nie będzie komfortowe? Że 7 na 10 będzie patrzyło na pana wrogo albo niechętnie. No to jest ich problem. Jakbym ja się chciał takimi rzeczami przejmować, panowie, to nie mógłbym wykonywać tej funkcji, którą wykonuję. Zawsze tak serio, ten wynik tych dwóch kandydatów tego, był zbliżony do siebie. Ale naprawdę nie także boi się... Także w poprzednich wyborach. Dobra, ale to jest... Szalenie teraz ze strony Mazurka, no bo sorry, ale no jak możesz mówić prezydentowi, nie boję się pan, że pana rozpierdolą, no? No kurwa, Komorowskiego też nie zagłosowali. Mencen też nie ma poparcia 100% ludzi. Co, ktoś go bije na ulicy? Jakby trochę taki bez sensu wątek, że to masz możliwość zrobienia wywiadu z prezydentem i się go pytasz, czy za półtora roku się będzie bało własne bezpieczeństwo? To trochę brzmi jak agitacja do tego, żeby jakiś patus podszedł i go uderzył, no. Wiesz, o co chodzi, nie? Już abstrahując od tego, czy uważam, że Andrzej Duda jest dobrym prezydentem, czy nie, jakby to musi być taka przy**ana, niewdzięczna praca i to każdego prezydenta się dotyczy, to ja nie wiem, chyba tylko bycie trenerem w Barcelonie jest bardziej stresujące, bo Pep Guardiola stracił wszystkie włosy w 3 lata. Wiadomo, że to pół żartem, pół serio mówię, ale no co, jakby to tyle, nie? Ja mógłbym być takim posłem, stary. Ja bym se tam brał wystąpienie, opowiedziałbym im dowcip, puściłbym im Agnieszkę. Wiesz, o co chodzi, nie? A potem bym zagłosował tak, jak uważam, nie? Jakby ktoś był głupi, bym powiedział, kurwa, ty, chłopie, weź ty se, kurwa, usiądź. Co mi tam krzyczysz? Usiądź, sklej dziurę, kurwa. Wujek teraz mówi, tak? Kliknij se tam guzik. Zapisz się i też se będziesz mówił, nie? Może jakaś gaśnica, może coś tego, nie? Jakaś tam, wiesz, na chillku, na spokojnie, nie? Ja bym tam koło Grześka chciał siedzieć, byśmy się w ogóle nie rozumieli politycznie, ale byśmy tam, wiesz, tylko Grześciu za blisko siedzi jakby środka, nie? Bo ja bardziej siebie widzę na obrzeżach, nie? Jak w szkole. Byśmy tam, wiesz, tak jak w klasie się chodziło z dwoma kolegami rozpalić lekcje, to my byśmy obrady tam z Grzegorzem siedzieli. I knuli, co by tu zrobić, nie? Tu raz by Bosak dołączył, może raz Kaczyński, może z Tuskiem byśmy się zblatowali na jakąś awanturkę. Tak, to na spokojnie, nie? Jak w autobusie, jak na wycieczkę jedziecie, nie? Kozaki zajmują tyłku, a frajerzy do nauczycieli na początek. Myśmy tam jakąś połóweczkę rozlali, co dobrze by było, nie? Dobrze by było. Żukowską byśmy wpisali na mównicy. Stary, przecież to
takie jaja by były. Wy musicie autentycznie za 4 lata na mnie zagłosować, nie? Ja wystartuję. Tylko muszę się z kimś tam dogadać, żeby mnie jakaś partia wzięła na ten. Ale nawet nie patrzcie na to, bo wiesz, ja mogę tam wystartować z PiSu, a potem będę jaja robił, nie? Wziąłbym kredę, narysowałbym k***a na tym. Dookoła mównicy bym powiedział, że to jest moje koło poselskie mam i proszę stąd wypierdalać. Jakby to jaja tam by musiały być. Czy pan wie, że wszystkim pracownikom Pałacu Prezydenckiego? Ludzie mają swoje poglądy. Ja nigdy w Pałacu Prezydenckim żadnych urzędników nie pytałem, na kogo głosują. Moich ministrów też nie pytałem, czy na mnie głosowali. Zakładam, że na mnie głosowali. Natomiast urzędników w Pałacu Prezydenckim nigdy nie pytałem, czy na mnie głosują. Pani, która pracuje w Sekretariacie Prezydenta, pracuje w Sekretariacie Prezydenta Rzeczypospolitej nieprzerwanie od 1995 roku. Jest sekretarką wszystkich kolejnych prezydentów. Tak? Mogłaby dobrą książkę napisać. Oj, tak. Jest zresztą fenomenalną sekretarką. Libację kwacha, jest nie? Jest darzona powszechnym szacunkiem. Jak ty możesz mówić, że prezydent penetrował k***ę sekretarki? Co ty k***a mówisz, człowieku? No to są paragrafy jak na pewno. Stary, kasuję twoją wiadomość, przywołuję cię do porządku. Takie rzeczy, stary, tylko w Stanach Zjednoczonych. Wiecie, Clinton, Lewiński i tak dalej, nie? A poza tym, jak ta pani tam pracuje 28 lat, to podejrzewam, że no tam jest bliżej niż dalej, nie? Wiesz, o co chodzi. Tam Spider-Man, siatkę chyba już rozłożył. Tam już wiesz, to już tam no pass zone to jest tak zwany, nie? Tam Gandalf spod włosów wychodzi i mówi you shall not pass. Nie? Wiesz, co chodzi? Jest... Daj spokój, to jest inna sytuacja. Ona się tam za komuny wyszalała i to by było na tyle. Daj pani sekretarce spokój. Ale ja nie idę siedzieć tu, wy piszecie, że Duduś posmakował pierożka. No kurwa, mi się już nawet nie chce z wami dyskutować. To jakaś skrajna patologia. Internetowa siedzi. No przecież to ja nie mogę, stary, trochę powagi, to jest prezydent twojego kraju, człowieku, jak ty możesz takie rzeczy pisać? Chłopie, daj spokój. Jaki kwachu z Jelcynem, co ty piszesz, kurwa? Człowieku, nie, ja nie idę za żaden współudział. Wy idziecie siedzieć i jest mi to obojętne. A potem dlaczego nie wracamy, dlaczego nas nie lubią, czemu znowu nie odpisali? Chłopie, ja mam jakiegoś lura na pokestopie i tu sama patola przychodzi. Ja pierdzielę, no. Wy jesteście jak takie mini kowadełka i mnie trzymacie, kurwa, za nogawkę, nie? I próbujecie mnie ściągnąć na dno, kurwa. Wujek walczy, wujek jest, wiesz, przeczytam książkę, jakiegoś, wiesz, dobre wystąpienie za p***le. Nie chuj, kurwa, kowadło w dół. Jeden na drugim siedzi. Do działania funkcjonariuszy, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za wejście do Pałacu Prezydenckiego, to jest to uwaga dotycząca kultury bycia, wykonywania obowiązków służbowych. Dlatego, że taki jest układ prawny, że panowie podlegają, myślę tutaj o Służbie Ochrony Państwa, ale również o Policji, pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. To on ich nadzoruje. Prezydent Rzeczypospolitej nie nadzoruje Służby Ochrony Państwa. Taka jest ustawa. A tak... Dostali polecenie służbowe i musieli to polecenie wykonać. Można było zrobić tylko jedną rzecz, której nie zrobili i tu jest moja jedyna uwaga, a mianowicie człowiek, który prowadził, wykonywał to zadanie, zna mnie bardzo dobrze, pracował ze mną przez wiele lat, mógł skontaktować się ze mną, przyjść do mnie, powiedzieć mi, panie prezydencie, ma pan w Pałacu Prezydenckim gości, a my mamy rozkazy, jeżeli o tych gości chodzi. I co by pan wtedy zrobił? Bardzo byśmy prosili, żeby pan porozmawiał z gośćmi i żeby goście wyszli z Pałacu Prezydenckiego. Bo my musimy wykonać nasze zadania i nie mamy wyjścia. I ja bym wiedział, bo wiem, że musieli wykonać swoje zadania i nie mieli wyjścia, bo mieli rozkazy. To jest służba. I to nie zostało zrobione. Ale pan jeżeli by wtedy, o coś pan mam by wtedy pretensje, poprosił, to o to mam. Ale pan by wtedy, poprosił tych dwóch panów, pana Mariusza Kamińskiego. Zmieniłem zdanie, jednak idźcie. Idźcie, wyjdźcie, dajcie się zresztować. Co to znaczy zmieniłem zdanie? Panowie, przepraszam bardzo, nikt w Pałacu Prezydenckim ani nie ukrywał panów ministrów Mariusza Wąsika i Kamińskiego. Nikt nie podejmował żadnej, nie wiem... Ukrywał to złe słowo, chronił. ...interwencji. Co to znaczy chronił? Poprzez swój autorytet dbał o to, żeby nikt nieuprawniony się nie zbliżył. Można było mieć przekonanie, Nie, ja wam powiem, jak było. Wszyscy wiedzieli, że ich zawiną, tak? I powiedzieli, Andrzej, weź ich tam do siebie. Jak ich zawiną z Pałacu Prezydenckiego, zrobimy skandal. Duda ich wziął do siebie, tam ci ich zawinęli i jest skandal. Bo jakby, jakie inne jest logiczne wytłumaczenie poza jakby całym tym politycznym p***leniem, że nagle jak
kogoś chce zatrzymać policja, to dziwnym trafem idą nocować i ogólnie żyć do Pałacu Prezydenckiego. Jakby to jest wszystko robione po to, żeby potem jedni ludzie mogli szczuć na drugich, jedni mogli krzyczeć o konstytucji, drudzy o bezprawiu, trzeci o władzy i tak dalej. Więc to jest to po prostu na tyle, nie? Bo to nie jest tak, że Wąsik z Kamińskim tam mieszkali całe życie i nagle, o kurwa, ktoś tu przyszedł. Nie, stary, no zaprosiłeś ich po to, żeby mieć podstawy do tego, żeby ludzie dalej się nadalali. I to już abstrahując od tego, czy ten Wąsik, Kamiński mają rację, byli ułaskawieni, czy nie byli, bo ile ludzi, tyle opinii. Ale jakby to było zrobione tylko po to. Panie prezydencie, może pan odpowiedzieć na to jedno pytanie? Gdyby zadzwonił do pana i powiedział, panie prezydencie, no mam taki problem, ja muszę tych ludzi zatrzymać. Proszę pana, żeby oni wyszli. To pan by pan powiedział panom ministrom Kamińskiemu i Wąsikowi, panowie, wyjdźcie już. A jest obrazek, jak weszli tam z kuli ich i wychodzili z kuci, czy nie? Dajcie się aresztować? Musiałbym z nimi porozmawiać, nie byłoby wyjścia, prawda? Pan by im powiedział, idźcie stąd, dajcie się aresztować? Musiałbym ich poprosić, żeby opuścili Pałac Prezydencki. Ze względu na funkcjonariuszy, ze względu na tych ludzi. Bo oni mają swoje rozkazy, które muszą być wykonane. Wydawało się, że cała ta inicjatywa, by ich sprowadzić do pałacu, była właśnie po to, by ich uchronić. By ich uchronić przed takim zdarzeniem. Byli w Pałacu Prezydenckim moimi gośćmi, przyszli do Pałacu Prezydenckiego, zostali zaproszeni na uroczystość. Po uroczystości zostali jeszcze. W każdej chwili mogli wyjść, nie ukrywali się. Poszli do mediów, wystąpili przed mediami. Ja uważałem i uważam nadal, że byli w tym momencie wolnymi ludźmi, albowiem byli ułaskawieni przez prezydenta. Panie prezydencie, jakby nie jest tajemnicą dla moich widzów, że mam pewne plany, mianowicie chciałbym zobaczyć, jak wygląda kampania prezydencka od środka i chciałbym nagrywać na Proszę ten temat. Proszę się napić, bo to będzie mocne, co powiem. Mam zamiar nagrywać na ten temat różnego rodzaju vlogi, chciałbym, żeby kamera za mną podążała. Chciałbym zobaczyć, jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach na prezydenta. W związku z czym zamierzam to zrobić. I tak słuchałem pana Krzysztofie, mogę zbierać za ciebie podpisy we Wrocławiu. Natural tu zna wszystkich. Z samego Wrocławia, jak się tylko że naturala podpiszą, będzie wystarczająca liczba podpisów. Prezydenta przez cały wywiad się zastanawiam, doradza mi pan ten ruch, czy odradza? Fajnie będzie, czy nie? Doradzam. Jeżeli rzeczywiście jest poważna grupa ludzi, która chce, żeby był pan kandydatem na prezydenta... To jest zapewne niepoważna grupa ludzi, ale być może liczna. Dlaczego niepoważna? No proszę na mnie spojrzeć. No, jest to grupa niepoważna, ale może być liczna. Ej, a beka jakbyśmy mieli Stanowskiego na prezydenta, nie? Zresztą by było piękne. I zaraz ktoś powie, o człowieku, trochę powagi. Jakiej powagi? Ty widzisz, jak się ci ludzie wszyscy zachowują i to nie chodzi o Dudę. Jakby o nich wszystkich. Jakby to jest najpiękniejszy prank, który można zrobić i pokazać, że masz już tak wypielone w tych ludzi, że chcesz Krzysztofa. Jeżeli jest liczna, to jest poważna. Ja nie chciałbym wygrać, żeby było jasne. Czemu pan to... Stary Załęski, jak startował w wyborach na Ukrainie, to miał PR pasuta? Nie, bo ja widzę, bo Krzysztof przestrze szlaki teraz, a ja będę na posła startował, nie? Ja mam będę takie wały odpalał, nie? Z wujkiem przyjdziesz z dobrym donatem, to stary, my ci nawet morze odrolnimy. Wyjebane mam, nie? Totalnie wypalone. Dostaniesz my Swiss account i będzie wszystko tak o robione. Czemu pan mu to mówi? On będzie kandydował przez pana. Bardzo, muszę powiedzieć tak, przede wszystkim bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie, jeżeli ktoś podejdzie do tego rzeczywiście solidnie, niezależnie od tego, czy zakończy się zwycięstwem, czy nie, ono zawsze może się zakończyć sukcesem. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Dzisiaj mocne wejście do polskiej polityki właściwie następuje wyłącznie poprzez wybory prezydenckie. Proszę popatrzeć na Pawła Kukiza. Proszę popatrzeć na Szymona Hołownię. Jaka była ich droga do polskiej polityki? Zostaniesz Kukizem albo Hołownią. Była poprzez wybory prezydenckie. Tak naprawdę zaistnienie w wyborach prezydenckich, w debatach prezydenckich, pokazanie się w tej bardzo wąskiej grupie, kiedy cała uwaga polskiej opinii publicznej koncentruje się na tym wydarzeniu, bo ono jednak ogniskuje emocje, tak to jest prawie, że jak wyścig. Trochę to tak jest. To jednak daje strasznego kopa. No takiego, dobrze. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność popularną. Pan redaktor jest bardzo popularny, ale co jest bardzo ważne? Ale te debaty stare by były piękne, nie? Też mnie kusi. 2030. A muszę w momencie wyborów mieć skończone 35 lat? Czy jak będę miał, bo ja będę miał 35 w czerwcu, kiedy są wybory, pewnie gdzieś na jesień. Chyba bym mógł. 2030 bym wystartował, tylko
Nie wiem, czy by mnie do TVP zapraszali, jakbym pierdział w mikrofon. Doradzałbym realizować kampanię poprzez bezpośrednie spotkania z wyborcami, poprzez bezpośrednie spotkania z ludźmi. To jest ogromnie ciekawe doświadczenie. I będę musiał jeździć po tych miastach? Rzeczywiście. Po tych wiochach. I rzeczywiście. Jezu. Rzecz, którą uważam za niezwykle cenną dla mnie. Ja bym poprosił Tyskie, żeby zasponsorowało Przejdźmy na Ty. Stanowski z Kowalem jeździł jako szefem tego sztabu i by kurwa wódę walili z tymi, nie? I piwka. W każdym powiecie, nie? To by był sukces. Która mnie niezwykle rzeczywiście przygotowała do realizacji prezydentury, to był ten objazd po Polsce. Żeby zobaczyć Polskę w różnych jej miejscach i w różnych jej odsłonach. Czy porozmawiać z ludźmi bezpośrednio w różnych miejscach. To miało rzeczywiście fundamentalne znaczenie i uważam, że każdy kandydat, który poważnie traktuje swoją kampanię wyborczą, swoich wyborców i swoje zadanie, i chce faktycznie realizować politykę rozumianą jako rozsądna troska o dobro wspólne, powinien takiego Panie objazdu prezydencie, no się podjąć. Mam na wszelki wypadek, zaraz mi pan może pokaże jakieś najfajniejsze miejscówki w tym pałacu, gdzie są jakieś zakamarki, które... A zakamarków jest mnóstwo. Po i niech wielu pan latach... tego ochroniarza, na którego trzeba proszę połamać, sobie, proszę sobie wyobrazić, jak że jak będę kończył, już właściwie w tej chwili, ale jak będę kończył prezydenturę, to na 100%, będę tym prezydentem, który tutaj pełniąc funkcję, spędził najwięcej lat. Ponad 2 lata przy boku prezydenta Lecha Kaczyńskiego jako podsekretarz stanu w jego kancelarii i później 10 lat jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I proszę sobie wyobrazić, że niektóre zakamarki poznałem dopiero w trakcie prezydentury. Panie prezydencie, bardzo panu dziękujemy za rozmowę. Proszę państwa, to było spotkanie obecnego oraz przyszłego prezydenta Polski. W związku z tym pajac musi zakończyć to spotkanie. Ja państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sam cofnąć. W związku z tym pajac musi zakończyć to spotkanie. Ja państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O co chodzi? Aha, że pajac zakończy a Duda... Okej, okej. Ja p***ole. A wiecie, że to raczej było przez przypadek, nie? Ja p***ole. No ale tak szczerze, no nie wiem, myślę, że tragiczny dobór pytań. Ja myślę, że przede wszystkim największym problemem tego wywiadu było to, że ten kanał, no nie powinien być tak nacechowany stricte politycznie, nie? Że tam przez 30 minut mówią o Trybunale Konstytucyjnym i jakby każdy ma jakieś swoje opinie, a taka przeciętna osoba to tam piąte przez dziesiąte to rozumie. Myślę, że można było wykorzystać ten program, żeby bardziej tak od ludzkiej strony podejść, jakieś wiesz, jakaś codzienna rutyna, jakieś może anegdotki pod tym względem, nie? A nie tak stricte, kurwa, że o tym trybunale od 50 minut. No. To wtedy powiedzieliby, że ocieplałem wizerunek, nigdy nikomu nie dochodzisz. No ale ten prezydent już i politycy się wystarczająco kłócą we wszystkich mediach, w PiS-ie, w tym, w TVP pewnie z 10 formatów, gdzie się kłócą, w TVN-ie 10 formatów, na Polsacie 10 formatów, w internecie 10 formatów. Koniec końców wyszło niespójnie, bo to ten wywiad jest cały niespójny, pytania są niespójne, takie wie co wyszło. Ja myślę, że Duda źle na tym nie wyszedł. Z tym, że ja też powiem jedną rzecz. Dudzie na koniec dnia Duda może mieć wyjebany, nie? On może od jutra chodzić na p***ony wódeczką po sam korek i co mu zrobisz? Nic mu nie zrobisz. On za rok, kurwa, kończy bajerkę i siemano. A jaki, co on potrzebuje jeszcze, kurwa, jakiegoś wizerunku? No nie. Wiesz, wiadomo, że jest to hiperbola, nie? Z tym, że może chodzić na p***ony, ale jakby on już nic nie musi, ty. Dlatego dużo ludzi też wiązało z nim nadzieję, że jak już nic nie musi, nie potrzebuje PiS-u do tego, bo wiesz, bo to jest jego ostatnia kadencja, a w polityce, on może jeszcze wrócić do polityki, nie wiem, chyba może, nie? Żaden prezydent już nie wracał potem do polityki. Jakimiś wykładami się zajmowali, czy być ekspertem w telewizji, czy emeryturą, czy czymkolwiek. To chociaż myśleli, że będzie trochę bardziej autonomiczny, ale niestety nie był. No bolem śmigany swój ciężar strój, każdy chciałby pierwszy milion, postracie ogarnia wewnętrzny.